Witajcie kochani, znowu leżymy w łóżku, czyli znowu tutaj Simsy się zapowiadają. No dzisiaj, tak powiem wam szczerze, że na początku pokażę wam, bo nie robiłam jakby filmików zawsze, gdy... Jakby wam to powiedzieć, nie robię po prostu zawsze filmików, gdy gram po prostu w Simsy, bo czasami prowadzę jakby rozgrywkę sama. Po prostu uważam, że czasami byście się po prostu zanudzili, bo ja czasami, wiecie, muszę ich nakarmić, po prostu muszę jakieś jedzenie kupić, po prostu to się później robi takie, wiecie, takie nudne. Więc jakby przycinam to jakby i teraz jakby wybrałam tylko te najważniejsze momenty, mianowicie tak, tutaj zobaczycie pierwszy fragment. To już jest taki, że po prostu dwa nasze pieski po prostu już były tak stare, że po prostu już... Stechły. Tutaj macie właśnie, jak widać, filmik pod spodem. No mega mi tak przykro było, bo ja w ogóle też tego się nie spodziewałam. Ja myślałam, że te psy w starości dłużej żyją, że one żyją, wiecie, tak nieskończenie wiele dni, jak te Simsy. Tak przynajmniej miałam, nie wiem, skąd ja to po prostu wzięłam, mimo że ja wiem, że na żywo zwierzęta żyją krócej. Dobra, nieistotne. Tak. Łóżków chodzić, one urosły, wiadomo, no to też widzieliście. Ale ja wam powiem, że po prostu od razu, jak jestem taka już stara w tych Simsach, to po prostu jakoś się tak aż, bym powiedziała, dziwnie czuję, tak jakby czuję, że się gra kończy. A więc okej, kontynuujemy naszą rozgrywkę. Tutaj w ogóle chodzi nam duch tego psa, o którym mówiłam, że już w ogóle nie żyją. Tutaj wam jeszcze pokażę nasze groby, no trochę już zaniedbane. To są te dwa pieski. Tu jest Lucy, a tu jest Ozzy. Ja w ogóle nawet nie wiem, który jest który. Lucy Lies, aha, to była chyba jednak od tej pani, od tej Rity, a ten był od tego pana Markusa. Dobra, co ja wam tutaj miałam pokazać? Aha, to jest, widzicie, tutaj troszkę tak wy... O ludzie, co się to tu dzieje? W ogóle patrzcie, tak zrobiłam pokoje. Tu jest do tej najstarszej, to jest cały czas takie same. Tu jest do tej... Aha, bo mi... Wiecie co, bo mi przyszli i mi zabrali, bo ja kupiłam sobie zwierzaczkę, ale wtedy nie zauważyłam, że nie mam pieniędzy. I było jak było, muszę to teraz szybko po prostu jakiś byle jaki ten dać. Nie, zmienimy to. W każdym razie po prostu było, minęło, zabrali mi po prostu łóżko, bo nie miałam pieniędzy. Tutaj dalej mamy tak, że tutaj jest kuchnia. Widzicie, ona teraz jest taka wywalona, taka mega długa. No, no, no długie. Aha, ja tu zmyw... To nie mam zlewu, ona będzie zaraz musi dokończyć ten obraz, to niech ona dokończy, bo ona tutaj aktualnie najwięcej jakby zarabia na tych obrazach, niech ona mi to namaluje. No, maluj to, babo. Nie mam nastroju, dobra, to wpiszę kod, bo już nie mam nerwów, jak ja nie mam pieniędzy, muszę mieć pieniądze, żeby jakoś przeżyć. Jak można w ogóle przeżyć bez pieniędzy? No, to jest w ogóle też bez sensu. Co to tutaj, czemu tu jakiś chlew jest? Wywal to, młody. No właśnie, tu są te nasze dzieciaki, one urosły też dosyć, no tu mamy jednego synka i ten, to są te bliźniacy. Ten się nazywa w ogóle, nawet nie wiem, Freddy, a ona się nazywa chyba Miranda. No, Miranda sobie śpi, to jest w ogóle pokój od tego jej brata, dobra, nieistotne. Aha, tutaj tak dalej mówiąc, mamy jednego kota, ten jeden kot się nazywa Okisa, nie wiem, ja nie wiem tutaj, co to w ogóle, skąd ja wymyśliłam, takie, o patrzcie. A, no i właśnie, i tutaj jest, o, oni się lubią, a, i to jest Benek, ten mały to jest Benek, po prostu adoptowałam dwa nowe zwierzątka, no, tak swoją drogą, oczywiście zwierzęta muszą zarabiać na rodzinę, przed chwilą po prostu ona straciła pracę, ja nie wiem, czy tutaj da się zobaczyć, tak jest, o, nie mogę uwierzyć, że już tam nie pracuje, ona poszła w pierwszy dzień i w pierwszy dzień wyrzucili, to też naprawdę... Ja po prostu, no nie mogę, no naprawdę nie mogę z tym, ale trzeba znaleźć nową pracę, po prostu tutaj mi brakuje też tego, to trzeba też dorobić, nie rozwalić, tylko dorobić. Co to? Tak, no i tutaj znajdziemy pracę tej małej pieronie, aha, ona umie to sprzedać? Nie umie. Znajdziemy to się chyba nie da. Znajdź pracę, aha, on umie, no dobra, to jeszcze raz poszukamy pracy, bo po prostu przed chwilą wyrzucili tego kota, no taka ta Okisa jest, no, no ja nie wiem, po prostu wy byście się sami zdenerwowali. I tutaj kupiłam taki fajny, zobaczcie, jaki fajny, no, o, ten, fontan, w ogóle mam tylko 18 zł, matko, pięcioosobowa rodzina, no, w ogóle ta Rita się też cała spaliła, w ogóle też jej fryzurę zmieniłam, nie wiem, czy widzicie. Ale powiem wam szczerze, że na te stare lata to ona mi się totalnie nie podoba, więc ją trochę zmienimy, bo naprawdę jakoś fatalnie wygląda. No mi się osobiście nie podoba, no, no co ja tu mogę więcej mówić, jak mi się po prostu nie podoba, no, no. Po prostu chlew taki w jej twarzy się zrobił na te stare lata, tak może jakoś tej krótkiej nie pasują, no tak, tak.
Nie wiem, zobaczymy, co tu będzie, co da się zmienić. Zaraz zobaczymy, co tutaj się dzieje. Okej, okay. Dobra, to tak, mamy taką fryzurę tutaj, wiecie co, a to w ogóle, czy ktoś serio nosi takie włosy tamte jak tamte? Matko, ona jest cała spalona. Ludzie, jaki chleb, a ładna jest, patrzcie, ona nawet na stare lata jest ładna, taka, ładnie ją zrobiłam, no mi też jest przykro, że ona jest, ale ma wysokie czoło, ja nie mogę, widzicie wy to? Co by jej tutaj, ja może coś takiego, a może coś takiego i to by było spoko, to by było spoko, w ogóle muszę jakieś ciuchy im kupić. Teraz słuchajcie, czy tu się do jakiegoś makijażu od razu tak ją pomalujemy, no i będzie święty spokój. Ale zobaczymy jakiś inny, jakiś taki. Rozjaśnimy jej trochę gębę, żeby taka była bardziej żywa, dobra. Co ona to ma za włosy? Ludzie, co to. Patrzcie! Czemu takie włosy się zrobiły? Ludzie, no nie podoba mi się to. W sumie, dobra, wszystko jedno. Wszystko po prostu jedno. Niech już tak będzie. Ta mała się uczyła gotowania. I ja chcę, żeby ona zrobiła ładną babeczkę. Mam nadzieję, że jej się wreszcie uda. Nikt nie może podchodzić do telefonu. Ej, to by mój chłopak! Właśnie, jeszcze wam miałam jedno powiedzieć. Ona ma chłopaka. Ta tutaj. Ta. Ma chłopaka. Czekajcie, tu gdzieś będzie wspomnienie na pewno. O, tu jest. Moje kochanie jest już tylko moje. Może jesteśmy młodzi, ale nie za młodzi na miłość. Także widzicie, no już się też pocałowali, więc fajnie, fajnie. Ona w ogóle tych małych też uczyła, widzicie. Tutaj Freddy uczy się i nauczył się chodzić. Ona się jakby, ona go też uczyła, więc fajnie. Ci rodzice też uczyli, to zresztą widzieliście. I po prostu każdy dołożył taką małą cegiełkę. Ludzie, co ona to maluje? Co to ma być? O co chodzi? Co to jest za obraz? Nie wiem. Małpa? No właśnie, wygląda jak małpa. A to co ty? Nie, to jest jakiś chłop. Daniel, idź powiedz Nikoli, żeby poszła mi do sklepu. Bo ona też coś będzie mogła sobie zjeść. Idź. No ja nie wiem właśnie, co to jest. A ten mały kot znowu głodny. One ciągle są te koty głodne, mnie już to nerwuje. Namalowała? No to po co zgubiłaś kotów? No bo myślałam, że te koty to tak wiesz, no. W ogóle co to, co? Opryskał mnie skunks. No widzę, jaja. Po prostu łazisz po dworze zamiast siedzieć grzecznie w domu. Udało ci się znaleźć kolorowe szkło. Ej, w ogóle oni tutaj znaleźli też jakieś skarby, bo oni ciągle na tą plażę łażą, więc może też coś się uda sprzedać. Sprzedamy to. W ogóle na wakacje też byśmy mogli pojechać. Tajemnicze chaty i tutaj jest ukrytej pieczary. Czy my byliśmy tutaj ukrytej pieczary? Trzech jezior. Zdaje się, że na mapie jest zaznaczone tak. Wiecie co, ja wam powiem jedno. To sprzedamy, bo tam już byliśmy. Ja nie wiem, czy tam byliśmy, bo tam byliśmy na pierwszych odcinkach. Ona tu też wygrała nagrodę, tutaj powiesimy, bo ona lubi nagrody pochwalić się, że umie gotować. Do ukrytej trzech jezior. Wiecie co, ja wam powiem jedno. My będziemy jechać na wakacje. Ja zaraz zobaczę, jak to wygląda, ile trzeba na wakacje wydać. Bo ja bym pojechała, poważnie. Zadzwoń. Czekajcie, jak się to robi? Jak się to robi? Moment. Się pójdzie. Dobra, wykup wakacji. Zaraz to zobaczymy, jak to działa. Czy nie dałoby się właśnie całą rodzinką jechać na wakacje? A jak nie całą rodzinką, to chociaż wiecie, na taką. Ona by została z tymi dziećmi, a oni by sobie tylko pojechali. Poważnie. Pomyślimy tak. 500 zł koszt przelotu. Dobra, a zobaczymy, jak to będzie. 1000 zł koszt przelotu. No to ja nawet tyle pieniędzy nie mam. Nie mogliśmy zarezerwować tych wakacji i fundusze twojej rodziny są niewystarczające. Spróbuj ponownie, gdy twoja rodzina będzie miała dosyć pieniędzy. No to jest dowód na to, że te pierońskie koty, szczególnie tego jednego, tego okisa, trzeba zatrudnić do roboty, po prostu, żeby polec do tej roboty i żeby pracowały na naszą rodzinę. Proszę bardzo, tutaj zaraz znajdź zwierzaka dla okisy. Znaczy, nie zwierzaka, tylko po prostu pracę. Już szukaj, żeby zarobił coś dla nas, no. Nie będziemy się tutaj denerwować. Ona niech też zarobi, po prostu zarabiamy na wakacje, no. To jest motyw przewodni. Dobra, niech idzie na ochronę, niech będzie po prostu. A ona niech no, maluje. Widzicie, 500 zarobione. Jakby wam powiem, ona by mogła być utrzymywanką rodziny. W sensie utrzymywać w ogóle całą rodzinę. I dałoby radę, bo ona widzicie, jakie ma drogie. Ona ma coś takie masterpiece, więc.
Mi się podobają jej obrazy. Co? Zaraz zobaczymy, jaki zaś obraz maluje. Widzisz, na razie jest tylko szkic, to na razie za dużo nie widać. No niech maluje, maluje, kobieta, maluj, maluj. Co to ma za pies? No zaraz zobaczymy. Jakieś klauny! Co? Daniel, klauny są straszne, co nie? Wiesz, jak straszne mi się nawet one śnią. Klauny ci się śnią? Nie! Ja nie bo co te klauny ci tam robią w tym śnie? Wiesz co? Co? One ciągle mnie gonią i mnie strzelają czymś.